Greetings, recruit. I am Friday, Tony Stark's AI assistant. Congratulations on your induction into the pilot program and being entrusted with one of Stark Industries' latest mini drones. We have detected some hostile forces in your area, and Iron Man needs your help. As a rookie pilot, you will learn to master the technological capabilities of your drone and harness the skills necessary to survey and protect your neighborhood. For your first mission, we will cover basic flight controls, takeoff, and landing. To complete this mission, you will need to fly the drone to the waypoint, designated by the green dot on the map. I know just where to put it. Stark, you know it's a one-way trip. For your first mission, we will cover basic flight controls, takeoff, and landing. On your induction into the pilot program and being entrusted with one of Stark Industries' latest mini drones. We have detected some hostile forces in your area, and Iron Man needs your help. Shall I try Miss Potts? Might as well. As a rookie pilot, you will learn to master the technological capabilities of your drone and harness the skills necessary to survey and protect your neighborhood. This drone is equipped with... W tym wydaniu Telo wciela się w bohatera Avengersów, czyli Ironmana, i przyjmuje jego barwy. Niespełna 87-gramowy dron to bardzo dzielny wojownik. Świetnie sobie radzi w warunkach domowych z nawigacją. Wyposażony jest m.in. w VPS-y, w barometr, w LED-y, kamerę z Live View 720p. Ma też złącze mikro USB do ładowania akumulatora. Wystarcza na 13 minut lotu na wysokości nawet 30 metrów i może oddalić się na odległość 100 metrów od nas. Transmisja po Wi-Fi z pozycji niesamowitej aplikacji, nowej aplikacji Telo Hero. Jeżeli wejdziemy w tą aplikację, widzimy, jak dużo pracy zostało wykonane. Genialny branding, genialny świat, immersive, wrażenie zanurzenia właśnie w aplikację. To, co spotkamy wewnątrz aplikacji, to na pewno fantastyczny beginner's guide, przewodnik użytkowania. Możemy zorientować się momentalnie, jak sterować dronem z pozycji samej aplikacji. Jeżeli mamy ochotę, możemy dokupić kontroler i sparować go z aplikacją po Bluetoothie. Aplikacja ma szereg fantastycznych ustawień, m.in. tryby szybki, ale też wolny. Ma 6 trybów automatycznych, m.in. Circle, Throw and Go, Up and Away, 360 stopni. Ale najbardziej kluczowe są chyba i największe wrażenie robią 8D flipy. W ustawieniach Wi-Fi mamy możliwość też zakodowania hasła pod Telo. Mamy możliwość zmiany jednostek. To, co tutaj znajdziemy jeszcze, to jakość zdjęć high i normal. Możemy ustawić tutaj też alarmy, jeżeli chodzi o niski poziom baterii, i stick mode, czyli tryb drążków. Z defaultu jest dwójka, mode drugi, czyli tryb drugi, tak jak chcemy. Z pozycji aplikacji znajdziemy też możliwość poprawienia kompensacji ekspozycji, ale też poprawienia bitrate'u. Maksymalny bitrate to 4 megabity na sekundę. Pozostałe możliwości to kalibracja IMU i odczyt jego statusu. Mamy też kalibrację Center of Gravity, wersję firmware'u, wersję aplikacji, ale też bezpośredni dostęp do supportu ze strony firmy RiseTech. Co do jakości kamery, wiadomo, nie mamy tutaj gimbala, więc kamera jest w jednej pozycji nieruchoma, 5-megapikselowa, o polu widzenia 82,6 stopni, także całkiem dobrze daje nam w efekcie zdjęcia.
w formacie JPG i filmy w postaci MP4. Zapisywane one są bezpośrednio w pamięci z telefonu w aplikacji. Nie ma tutaj żadnego nośnika pamięci, nie mamy też GPS-u, czyli trzeba uważać, żeby nie zgubić go, nie odlecieć zbyt daleko w takim terenie, gdzie może nam telo zginąć. To, co doświadczyliśmy, to, czego na pewno doświadczyliśmy, to jest trochę podatny na wiatr. Wiadomo, masa prawie pięciokrotnie niższa niż masa Mavica Air. Natomiast fantastyczną zabawę można uskuteczniać w zaciszu domowego ogniska. A do testów tego Ironmana powołałem specjalny zespół. Zobaczcie sami. Dron, jak widać, jest dosyć mały. I właśnie to jest, i nie ma w tym problemu, jak na przykład się leci, można wszędzie przejść z nim. No ma trochę małą baterię, bo trochę krótko trzyma właśnie, więc to można by, mogliby właśnie producenci poprawić, ale ogólnie fajnie jest. Właśnie sam wzór jest dosyć zaskakująco ładny. Kolorystyka. Jak właśnie tutaj są pochowane te wszystkie te przyciski i to wszystko. No i ten napis właśnie Stark, no wszystko jest ogólnie ładne, mi się podoba. Ogólnie cała aplikacja jest fajnie skonstruowana, ponieważ jak się wchodzi, to pomimo że jest po angielsku, to może każdy by zrozumieć, bo się umieją po angielsku i ten. I ogólnie właśnie tam pisze wszystko, co robić i są różne misje i to też jest fajne, że możesz się od początku nauczyć, co robić ogólnie z takim dronem, jak się lata samemu. I tutaj też można nim sterować, fajnie można też, masz mapkę małą i ogólnie całą kamerę dobrze widać, dobra jakość jest wszystkiego, tak 9 na 10. Ogólnie kontroler wygląda jak taka konsola do... Bo to jest... No, do gier. No, po prostu tak jakby ktoś grał w grę. Też bardzo mi się podobało te właśnie, że się chwytało na rękę i po prostu on tak ci odlatywał. To też było bardzo fajne. I te 360, no to były właśnie takie trzy moje ulubione tryby. Jak ktoś już miał w rękach konsolę, na przykład nawet by do jakiejś prostej gry, to chyba nie sprawiało większych kłopotów, bo wiadomo wtedy było, że na przykład tym się steruje. Co byś polepszyła w tym dronie? No, bateria, żeby się dłużej trzymała. Andrzej? Ja bym polepszyła te czujniki jednak. Okay. A Claudia? Co ja bym polepszyła? I baterie, i właśnie, żeby te czujniki, żeby przynajmniej pół metra od jakiejś rzeczy, bo właśnie nam tutaj wpadało. Nie tylko, żeby o dół i górę, tylko też, żeby na boki był taki kontroler o różne rzeczy, bo to by też ulepszyło. Zanim właśnie, bo to nie jest takie, jak ktoś mówi, hop-siup, że już masz, włączysz pada i już jest, to trzeba właśnie wejść na telefon, tam poszukać w ustawieniach, przełączyć z normalnego na Wi-Fi na takie właśnie te telo, potem podłączyć się pod Bluetootha, pod tego pada i dopiero wtedy jest gotowe. Spoko. Słuchajcie dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Jak oceniacie w skali 1 do 10? 9. 8 na 10. Ja też 9 na 10 jednak. Te minusy. No może też tam 9 na 10. Bo... A zabawa jaka była? Fajna, naprawdę. No, emocje. Wrażenia. Te misje były najlepsze chyba. Tak, te misje mi się... Angielski, no jak da ktoś się... już jest w starszej klasie, to jest do opanowania. A nawet by ten angielski, to nie trzeba było z niego korzystać, bo jak były te misje, to wystarczyło właśnie... Zobaczyć. Poglądać. Tak, poglądać ten taki mini filmik. Ja go używałam właściwie w takim treningu online, czyli włącz tutaj, zobacz tutaj, przesuń tutaj. Natomiast myślę, że warto się przygotować, spojrzeć sobie, jak działa aplikacja, co trzeba zrobić, żeby się połączyć i dopiero wtedy przystąpić do takiego próbnego lotu. Jest dosyć prosty w obsłudze, rzeczywiście jak zobaczyłam pierwszy raz i to zrobiłam, to było to dosyć płynne. Na pewno odczułam bardzo dużą różnicę pomiędzy sterowaniem tym wirtualnym joystickiem, który jest w aplikacji, a potem sterowaniem, kiedy był podpięty do tego panelu do sterowania, bo wtedy było to dużo bardziej wyczuwalne, większą kontrolę nad nim czułam
i rzeczywiście sprawniej się poruszał. Dedykowałabym tą, ja nie wiem czy zabawkę, no właściwie sprzęt, wszystkim osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z dronami, chciałyby się nauczyć, robi też zdjęcia, nagrywa, także jest tam parę funkcji. Myślę, że na początek świetne zajęcie dla każdego człowieka, na pewno dla młodego również. Podsumowując nasze testy, można powiedzieć, że dron Tello to nie tylko banalna zabawka, umożliwia także programowanie w wersji Edu i szereg różnych rozszerzeń, także kontroler, ale też akcesoria. Podsumowując, chciałbym podziękować serdecznie naszemu zespołowi testowemu, ale także firmie Drone Expert za dostarczenie tego egzemplarza do testów. Zachęcam do przejrzenia strony internetowej Drone Experta. Jest tam też promocja do końca maja przy zakupie Tello Iron Man. Wszystkie akcesoria są w cenie 50% od tych cen, które zobaczycie na stronie. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!